Prezentacja Honda CR-V, 2014 rok. Auto świeżo sprowadzone ze Szwecji. Wersja Lifestyle. Dwulitrowa benzyna, 155 koni, silnik na łańcuchu. Silnik słynący z tego, że jest kompletnie bezawaryjny. W tym silniku praktycznie oprócz wymiany oleju i filtrów, ewentualnie świec, nic nie robimy, tak? Auto na, silnik na łańcuchu, także bezobsługowy totalnie. Auto w pięknym białym kolorze, lakier perłowy. Auto kupione od pierwszej właścicielki na dalekiej północy. Bardzo długo nam zajęło sprowadzenie tego auta do Polski. Miejscowość Umea, można sobie zobaczyć na mapie. Egzemplarz od pierwszej właścicielki, serwisowany od początku do końca Vaso w Hondzie. Bezwypadkowy, lakier na całym aucie w oryginale. Brak jakichkolwiek zarysowań, zadrapań. Auto na pięknych 18-calowych alufelgach, praktycznie nowe opony, letnie. Zimowo oczywiście też mamy do samochodu. Czujniki z przodu, z tyłu, kamera cofania, podgrzewane fotele. Tak się prezentuje CR-V. Co najważniejsze, jest to egzemplarz z napędem 4x4. Nie każdy ten samochód ma napęd 4x4, co jest ważne. Przy tak dużym SUV-ie myślę, że napęd jest rzeczą niezbędną. No i też podwyższa wartość auta, tak? Bez napędu można te auta kupić taniej. Z napędem, z uwagi na to, że jest ich mniej, wiadomo, kosztują troszeczkę mniej. Wersja Lifestyle, także mamy tutaj bardzo fajne wykończenie. Skóra plus Alcantara. Bardzo miłe w dotyku, przyjemne. Skrzynia sześciobiegowa, podgrzewane przednie fotele, klimatronik dwustrefowy, kamera cofania, wielofunkcyjna kierownica. Tutaj mamy patent szwedzki, czyli tak zwane szwedzkie Webasto. Elektryczna farelka firmy Defa, która jest zasilana z prądu z zewnątrz. Mamy podłączenie z przodu auta do podłączenia do prądu. Podłączamy sobie auto do prądu i mamy wtedy ogrzewanie wewnątrz auta. I oczywiście też jest podgrzewana miska olejowa lub płyn chłodniczy w aucie. Także silnik nigdy nie był palony na zimnym oleju. Samochód ma teraz przejechane 153 tysiące km. Serwis Vaso był robiony przy 151. Także auto jest świeżo po serwisie olejowym. Nic na tą chwilę w aucie nie trzeba robić. Kierownica jest jak nowa, wnętrze auto tak samo, pachnie wręcz nowością. Auto naprawdę dla wymagającego klienta. Tył auta bardzo obszerny, tapicerka jak nowa. Naprawdę auto niezniszczone, w doskonałym stanie. Tak to wygląda. Tradycyjnie już mamy drugi komplet kół. I powiem szczerze, nikt z konkurencji praktycznie drugich kół nie daje. My auta sprzedajemy praktycznie wszystkie z drugim kompletem kół. Tutaj są opony już nie za ciekawe, ale za to są alufelgi 16-calowe. Opony są z kolcami. Dwie opony ładne, dwie opony słabe. Naprawdę, no, jeżeli ktoś chce negocjować cenę z uwagi na to, że drugi komplet kół jest w słabym stanie, no to nie tędy droga, no bo to i tak my dajemy gratis i to jest jako dodatek. A czy komuś się podoba, że opona jest nowa, czy nie, to już my za to nie odpowiadamy. Nie chcę nam to się ułożyć, potem ułożę. Po prostu tak dostajemy, no nie będziemy kupować nowego kompletu kół dla nowego właściciela, bo po prostu byśmy chyba poszli z torbami. Jeżeli chodzi o cenę tego egzemplarza, już jest wyceniony. 66 900 będzie wystawiony po wszystkich opłatach na gotowo, bez opłaty skarbowej. Koszt rejestracji 256 zł, także zapraszamy.